Nie tylko tego, że sprzątamy, ale działałem w obrębie kultury, w obrębie historii, w obrębie kultywacji tradycji regimentów czarnoprochowych, ale to przyszłość. Dzisiaj sprzątamy Terespol wzdłuż i wszerz, czyli wasz odcinek od parkanu kolei PKP do tej ulicy tutaj i kończymy to na ścianie wschodniej. Jeżeli... Właśnie znajdujemy się w miejscu przy ulicy Stacyjnej, gdzie tutaj mamy młodzież zespołu szkół publicznych numer 1 w Terespolu, którzy bardzo licznie zgromadzili się, aby posprzątać ten odcinek od przechodni Medyk aż do dworca PKP. Jest zapał, jest zaangażowanie, jest wszystko przygotowane, są worki, są rękawice, które zabezpieczyło miasto Terespol, za co serdecznie dziękujemy. No i jest przede wszystkim ta chętna, dobra młodzież naszego miasta, która się w to sprzątanie włączyła. Dziękujemy zespołowi dyrekcji Zespołu Szkół Publicznych numer 1 w Terespolu. Dziękujemy dyrekcji Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu, gdzie młodzież sprząta dzisiaj ulicę 3 Maja od granicy państwa do Cerkwi Prawosławnej oraz miejsce końca ulicy Czerwonego Krzyża za starą rzeźnią. Mamy nadzieję, że ten efekt sprzątania przyczyni się do tego, że nasze miasto, które jest i tak piękne, gościnne, przyjazne, nie tylko mieszkańców, jeszcze bardziej będzie świeciło czystością i porządkiem. Nagroda dla wszystkich na prochowni. Tak, po sprzątaniu wszyscy gromadzimy się na prochowni, gdzie zaplanowaliśmy ognisko integracyjne. Tam będzie spotkanie przy rozpalonym ognisku z kiełbaskami i z gitarą, na której będzie akompaniował Eugeniusz Badalski, który też nas tutaj wspiera swoją postawą obywatelską. Czekamy tego spotkania. No i zaznaczam, że będzie tam jeszcze niespodzianka polegająca na tym, że dwie grupy, zarówno ta ze szkoły publicznej numer 1, jak i licealna, będzie miała do stworzenia limeryk pięciowersowy na temat sprzątania. Także liczymy na to, że dzisiejszy dzień zapisze się w pamięci nie tylko tych młodych ludzi, ale i naszych mieszkańców. Trzy nazwiska wcześniej wymieniałeś, panie Krzysztofie, w rozmowach kuluarowych, bo wszystkie te grupy są pod opieką dorosłych. Tak, te wszystkie grupy są pod opieką dorosłych. Ta grupa tutaj z Zespołu Szkół Publicznych numer 1 w Terespolu jest pod opieką sympatyka stowarzyszenia, członka Regimentu Artylerii Czarnoprochowej Roberta Sebastianiuka. Druga grupa, która sprząta koniec ulicy Czerwonego Krzyża, jest pod opieką członka stowarzyszenia pani Anety Lipowieckiej. I trzecia grupa to jest grupa sprzątająca ulicę 3 Maja, jest pod opieką pani Joanny Romaniuk, członka stowarzyszenia oraz sympatyka stowarzyszenia pana Jarka Masiuka. Specjalna uwaga w tym roku skierowana jest na niedopałki i kapsle. Jak myślisz, z czym to się wiąże?
To jest wytyczna programu Fundacji Nasza Ziemia. Mam nadzieję, że być może do statystyki na temat tego, w jakim stopniu palący papierosy przyczyniają się do tego, że zanieczyszczane jest nasze środowisko. Być może w innym wymiarze. Podczas sprawozdania tą relację złożymy i mam nadzieję, że będziemy mieli na ten temat odpowiedź. No i właśnie na koniec jeszcze to sprawozdanie. W dwóch zdaniach. Zeszłoroczna akcja, jak przebiegała, jak poszła? Ile zeszłoroczna, śmieci zebrali? Zeszłoroczna akcja to bardzo dobry efekt sprzątania Aleja Marzeń. Zebraliśmy ponad 45 worków. No można powiedzieć, że to dużo, ale miejmy nadzieję, że to dociera też do naszej świadomości, bo pisane było o tym artykuł w naszym czasopiśmie Goniec Teres Polski, który uwrażliwia mieszkańców i tych, którzy zostawiają te nieczystości na terenie właśnie naszego miasta. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, dziękuję Radiu Biper za to, że się włączyło w naszą akcję. Nasza współpraca cały czas kwitnie i mam nadzieję, że będzie owocowała kolejnymi tego typu projektami. Tak jest. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.